Jesteśmy w nowym domu na osiedlu Ułańskim w Zalasewie, gdzie sprawdzamy, jak można stworzyć oryginalne wnętrze, łącząc przy tym kilka stylów. Właśnie o tym porozmawiamy z panią architekt nadzorującą prace wykończeniowe, a efekt finalny już w kolejnym odcinku. Zapraszam! Nieszablonowe, przytulne wnętrze dużo mówi o samym właścicielu, odzwierciedlając jego zainteresowania i osobowość. Założeniem inwestora przede wszystkim było uzyskanie wnętrza, które będzie łączyło ze sobą różne style. Miał być to połączenie stylu klasycznego, nowoczesnego z nutką industrialną. Ponieważ pasją inwestora jest żeglarstwo, w całym mieszkaniu pojawiają się elementy marynistyczne, między innymi kolor niebieski. W założeniu inwestora miał być kolorem ciepło-niebieskim, co było dla nas dosyć dużym wyzwaniem, ponieważ kolor niebieski jest z zimnej palety barw. Natomiast dzięki połączeniu koloru niebieskiego z kroplą szarości uzyskaliśmy bardzo przyjemny kolor, który pojawia się w całym mieszkaniu. Obok ciekawej gamy kolorystycznej zastosowanej w mieszkaniu, warto zwrócić uwagę również na biało-czarną mozaikę. Jest ona utrzymana w nowojorskim czy też paryskim stylu i nadaje we wnętrzu kontrastu. Równie dużo uwagi co kolorystyce architektka poświęciła detalom, w tym oryginalnym sztukateriom i innym elementom wyposażenia. W projekcie przyłożyliśmy dużą uwagę do detali. Między innymi ważną rolę we wnętrzu ma tutaj oświetlenie. Oświetlenie również występuje w kilku stylach. Tak jak tutaj obok mnie mamy lampę w stylu industrialnym, tak w sypialni jest lampa typowo marynistyczna. Na co dzień istotną rolę odgrywa też funkcjonalność pomieszczeń, którą w 100% dopasowano do stylu życia właściciela. Inwestor miał poważny dylemat w związku z urządzaniem łazienek. Dużym problemem okazało się podjęcie decyzji odnośnie, czy w mieszkaniu ma znaleźć się wanna, czy prysznic. Wychodząc naprzeciw, zaproponowaliśmy bardzo ciekawe rozwiązanie. Otóż powiększyliśmy toaletę znajdującą się na parterze o część pod schodami. Tym sposobem pod skosem umieściliśmy prysznic, a w głównej łazience znalazła się wanna. Funkcjonalność strefy prywatnej zyskała dzięki powiększeniu sypialni o przestrzeń garderoby. Wejście do garderoby pierwotnie umieszczone było od strony korytarza, natomiast zmieniliśmy je na wejście od strony sypialni. W tym momencie jesteśmy już na ostatnim etapie wykończenia wnętrza. Stolarze zajmują się montażem mebli na wymiar. Prace budowlane także zbiegają już ku końcowi. Montowane są sztukaterie. Czekamy w tym momencie na ostateczne wykonanie prac. Przede wszystkim oczekujemy na drzwi, które będą w zaskakującym kolorze. Będą to drzwi ukryte, które znikają na ścianie, co będzie bardzo ciekawym zabiegiem. Efekt finalny już w kolejnym odcinku. Bądźcie z nami!